Dyrekcja przychodni przy ulicy Szpitalnej w Jaworze zadecydowała o jej tymczasowym zamknięciu. W związku z tym, że był pacjent podejrzany o kontakty czy styczność z chorymi, który im po prostu w pewnym momencie uciekł i nie można było tego przypadku do końca zidentyfikować, zarządzono dezynfekcję całej przychodni i w dniu dzisiejszym ta przychodnia jest nieczynna. Sytuacja w powiecie jaworskim jest stabilna, informuje Państwowy Inspektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworze. Jak dotychczas nie mamy pacjentów, którzy podlegają kwarantannie, mamy tylko pod nadzorem epidemiologicznym, naszym nadzorem, jest ich aktualnie 29. Tak dla ciekawości powiem, że już 15 osób jest po takim nadzorze, który trwa dwa tygodnie, 14 dni. Przychodnia w Jaworze ma być ponownie otwarta po 24 godzinach.